Siemaneczko, ostatnia część, czy to działa? Zaraz wam pokażę, jak poczyściłem, jak działa. Spróbujemy to odpalić. Przypominam, około 23 lat nie był włączany. W ostatnich latach, 2000 gdzieś tak, robiłem balety u nas na wsi, na nim też. Potem wiadomo, płyty wchodziły. Tutaj rozruszałem, dobra, czekajcie. Na glebie lepiej widać, patrzcie, jak ładnie działa, nie? Wszystko chodzi, przesmarowałem trybiki. No, niby wiecie, powinno działać, tylko no, jeszcze brudne tam w dupie. To jest strasznie popękane. Nie wiem, czy nie szepnie, czy w ogóle zadziała po pierwsze. Bezpiecznik jest cały. Tutaj wygląda wszystko ok. Pod spodem też zaglądałem w wcześniejszych rolkach. Teraz dłuższy film po prostu wrzucę. Nie będę trzymał was w niepewności. Dobra, włączamy do kontaktu. Boję się. Czekajcie, na statyw wrzucę. Tak, myślę, że przed włączeniem warto sprawdzić, czy nie ma jakiegoś przebicia. Działa? Działa. Kurde, najpierw do kontaktu włożymy bez tego, bez włącznika. Coś się stanie? No nic się nie stało. Ma przybicie jakieś? Nie ma. Kurde, stracha mam trochę. To była historia, powiem wam. Kurwa. Kręci się. Ja jebie po tylu latach, zobaczcie. Ale miałem strach, myślałem, że coś będzie zaraz, wiecie, jakieś fajerwerki. Ale czemu się kręci, jak jest... Działa, przewijanie. Kręci się. Nie ma żadnego przebicia. Stop, a play? To tylko kasetę znaleźć teraz, nie? Ale pytanie, dlaczego on się kręci? Czy one tak miały, że on cały czas będzie się kręcił nawet po tym? Po zastopowaniu, nie? Zegary, podświetlenie, jedno działa nawet. Ja wiem, syf jeszcze. Nie kopię. Zobaczcie. Tu się żarówka pewnie przepaliła. Ale chodzą zegary. Decybele jakieś się podświetlają. Ja pierdzielę, w życiu mnie powiedział, że on po takim czasie odpali, nie? To co, kasetę by się przydało znaleźć, zmaka jakiegoś. Tylko teraz pytanie, skąd ja wezmę kasetę? Wiem, mam gdzieś stare, kurde, w piwnicy. To co, leci do piwnicy zobaczyć. Ale mi się mózg cofnął, wiecie, te 20 parę lat temu. Ja pitot. Najlepsze jest to, że on stał tam w wórce na końcu ze szklarnią. Mrozy, nie mrozy, kumacie, w tamtych czasach po minus 20-30 wchodziło do tej obórki. I to działa! Jakim cudem w ogóle! I w tym pierdolniku możliwe, że będę miał gdzieś kasetę albo płyty, widzę. No dobra, muszę się tutaj dokopać, nie? Kurde, te nie wejdą kasety, nie? Co tam jest? DTV Rave Party. Który tu rocznik jest? Też mam jakieś, kurde. Ciekawe, by tu podpalał, co? 4 styczeń 2003. Ja jeb. Dobra. Tu nie mam nigdzie kaset. Patrzcie, co mam jeszcze. Brauna, jakieś takie stare, jak świat. Też można by było skręcić jakiś film. Mam jeszcze Radmory. Kurde, takie coś tu mam. Patrzcie, kurde, wojsko. Zielone berety. Piła, o, ta. Co to jest? Od tego, od pryskiwacza, nie? Płyty jakieś stare. Nie mam kaset. I co teraz? Płytę mam. Dyskietki jeszcze. Nie mam kaset. No to jest lipa. Nie sprawdzimy. Same płytki jakieś. Patrzcie, kopię dalej. A tu następny jakiś wehikuł czasu. Też jakiś brown. O, tu jeszcze jakaś jest ta. Zaraz wyciągnę. To jest brown na kasety. Chyba, że tam jakaś kaseta została. Dobra, wytaszczyłem tam. Co tu jest? Pamięci SD. Elektronicy pewnie gębę teraz cieszycie, co? Pentium 4. 1.9. Ja pitole. Tu też jakiś, kurde, Pentium AMD. Kiedyś się bawiłem w elektronikę ogólnie. Dlatego to wszystko mam, taki człowiek składuje, nie wiem po co.
Płyta główna, moje pierwsze kompy, nie? Ja pierdzielę, zobaczcie. S3 Virge, GX2. Pentium 2 pewnie. Pierwsze, no Pentiumy. 333. Nie ma kaset tutaj, kurde. O, węgiel, kurwa. Nie spali. O, cegła. A tu? Węgiel. Następna jakaś karta. Kurde, no nie znajdę chyba, nie? Ale tu historia. Historią wali. Lat 2000, 2002 i w górę, nie? Jasny gro. To co, spróbuję odpalić to. Kurwa, znowu sraczka będzie, czekajcie. Ja jeba. Tu... Kaseta jest! A czekajcie, działa to? Może też nagrać o nim? Ja pierdzielę! To działa! Co to? Daj kasetę. Jest kaseta. Tylko jak to schować teraz? Ha! Dobra, idzie do domu. Dobra, jesteśmy. Patrzcie w jakim stanie, jaka czyściutka w ogóle, nie? Nic jej nie jest. Ale numer, powiem wam, kurde. Niech ktoś nie pomyśli, że ja to robię specjalnie. Bo nie wiedziałem nawet, że tam kaseta jest, bo też nie wiem, od kiedy tam ten brown mam. By się wyłączyłem na chwilę, jak polazłem. Pierdziele, się boję. Co, nie mogę trafić do dziurki. Siedzi. Co, będą skok te wskaźniki chodziły, nie? Działa. Działa. Kręci. Nie, no nie wierzę. To zostało teraz wzmaka podpalić do tego. Ja. A nie ten? Nie, no kręci się, tylko że... Widzicie, co tu się robi, jak skacze? Okrutnie. Dobra, następny film nagram, jak to gra. Ja pierdziule.